Państwo. Bardzo serdecznie chciałabym Państwa zaprosić do Polski, do województwa świętokrzyskiego, do Buzka Zdroju. Mamy tutaj bardzo wiele dobrych uzdrowisk z dobrym standardem, ale także standardem za rozsądną cenę, z wysoko wykwalifikowanymi pracownikami, lekarzami, pielęgniarkami. Tutaj jest pięknie, mamy świetny klimat i na pewno Państwo zostaniecie przyjęci z charakterystyczną naszą i Waszą polską gościnnością. Naprawdę warto. Turystyka medyczna, turystyka uzdrowiskowa to jest jeden z najszybciej rozwijających się nurtów w polskiej turystyce i także dlatego chcemy ją promować także w Państwa domach. Dziękuję bardzo. Prawie 20% wszystkich turystów zagranicznych, wszystkich turystów, którzy z zagranicy przyjeżdżają do Polski, ma korzenie polskie. To jest ogromny rynek i często nie jest to wprost artykułowane. Jest to ogromny potencjał. Jest to ogromny potencjał dla Polski. Miliony Polaków, którzy mieszkają za granicą, albo osób, które mają polskie korzenie, w naturalny sposób ciążą ku Polsce i należy to wykorzystać. Należy to wykorzystać również w turystyce medycznej. Zważając na odległość, która niestety dzieli Polskę i Amerykę, opłaca się przyjechać wtedy, kiedy możemy tutaj dłużej zostać. Tak więc zabiegi rehabilitacyjne, pobyty w uzdrowiskach. Nasze uzdrowiska oferują fantastyczne metody lecznicze, które bazują na naturalnych surowcach i które mają potwierdzoną skuteczność, które oczywiście można połączyć z medycyną estetyczną, dlatego że jak już dłużej zostajemy, to jak najbardziej nie będzie widać tych negatywnych skutków zabiegów po powrocie, jak i zabiegi stomatologiczne. W ciągu zaledwie kilku dni jak najbardziej jesteśmy w stanie uzyskać nowy, wspaniały uśmiech. W 2018 roku do Polski przyjechało 180 tysięcy turystów dla podratowania zdrowia, w celu podratowania zdrowia. Wiemy, że dzisiaj ta branża turystyczna, jaką jest turystyka uzdrowiskowa, turystyka medyczna, to jest branża, która rośnie i zainteresowanie także polskimi uzdrowiskami, polskimi sanatoriami, ale także miejscami, gdzie mamy do czynienia ze spa i wellness jest bardzo wysokie także wśród turystów zagranicznych. To jest bez wątpienia branża z przyszłością. Polska ma bardzo wiele do zaoferowania, jeżeli mówimy o turystyce uzdrowiskowej, medycznej. Przede wszystkim wysoki standard usług za relatywnie niską cenę, ale to jest także bardzo wykwalifikowany personel. Świetni pracownicy, tak lekarze, jak i pielęgniarki. Taki sektor, no sektor uzdrowiskowy to jest sektor z ogromną przyszłością i dużym potencjałem. Szukaliśmy miejsc, które mają już ofertę gotową do tego, żeby oferować ją w Stanach. Są dostępne ze względu na połączenia lokalizacyjne, na
personel, który może obsłużyć pacjenta zagranicznego, czy polskojęzycznego, czy angielskojęzycznego, i przede wszystkim też oferuje usługi, na które jest zapotrzebowanie i które będą wzbudzały zainteresowanie na rynku amerykańskim. Taki był dobór placówek, miejsc odwiedzanych i miejmy nadzieję, że spełniło to oczekiwania i spodoba się Państwu, jak będą poznawali tę ofertę. Uzdrowisko Iwonicz posiada bogate zasoby wód mineralnych, które są wydobywane na terenie Iwonicza Zdroju. Wody wykorzystujemy do kuracji pitnej, która w uzdrowisku nazwana jest krenoterapią, a także do kąpieli mineralnych, jeżeli chodzi o zabiegi balneologiczne, które wykorzystywane są na terenie uzdrowiska. W pialni wód rocznie przypuszczam, że obsługujemy na pewno około 30 tysięcy kuracjuszy. No, dziennie średnio w Iwoniczu może przebywać 2-2,5 tysiąca turystów w sezonie wakacyjnym, głównym jeszcze więcej. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam w imieniu Zdrowiska Rymanów w Rymanowie Zdroju, w stolicy Podkarpackiej Republiki Dziecięcej. Dlaczego Podkarpackiej Republiki Dziecięcej? Bo tutaj Rymanów Zdrój był nazywany Rzeczpospolitą Dziecięcą, bo głównie tylko leczyły się dzieci. Jest to jedno z najładniejszych uzdrowisk podkarpackich tutaj, na tym terenie. Historia jest bardzo długa tego uzdrowiska, bo ma 143 lata i głównymi pacjentami od samego początku były tylko i wyłącznie dzieci. A ze względu na nietypowy mikroklimat, który tutaj występuje, gdzie na południu Polski można znaleźć elementy jodu, to tutaj cudownie się leczy górne drogi oddechowe. Górne drogi oddechowe, dolne drogi oddechowe, jak również tak samo inne schorzenia. Jest to tężnia. Tężnia, która jest uwielbiana przez kuracjuszy, zarówno małych, jak i dużych. Dzięki tej wodzie solankowej wytwarza się specyficzny mikroklimat, gdzie pojawiają się duże zawartości jodu, magnezu oraz inne mikroelementy, potas, żelazo, i to po prostu wpływa na górne drogi oddechowe. Nie trzeba jechać nad morze, wystarczy sobie tutaj posiedzieć 40 minut i po prostu tak typu jak górne drogi oddechowe, nerwica, depresja, rzucenie papierosów, to po prostu idealnie to wpływa na organizm. I w okresie wakacyjnym jest tutaj trudno znaleźć miejsce, żeby sobie usiąść.
została otwarta w 2016 roku, w październiku dokładnie, i wówczas został zakupiony nowy rentgen i nowy tomograf. Są to urządzenia nowej i najnowszej generacji, czym też myślę, możemy się pochwalić. Mamy tutaj trzech specjalistów, którzy zabezpieczają nas codziennie od godziny 7 do godziny 18. I dalsze gabinety, jest to laryngologia, audiometria, dodatkowo usługi badania też słuchu. Na drugim piętrze mamy pracownię gastroenterologii. Prowadzimy zabiegi w uśpieniu ogólnym, kolonoskopię, gastroskopię i w razie jakiegoś wypadku też bezpośrednio przewozimy pacjenta tutaj na szpital wojewódzki przy ulicy Lwowskiej. Mamy tutaj pełne zaopatrzenie, jeżeli chodzi o stomatologię. Na chwilę obecną mamy trzy gabinety i myślę, że tak do końca kwietnia rozszerzymy, przenosimy w ogóle stomatologię piętro wyżej, gdzie będzie sześć gabinetów. Jest takie zapotrzebowanie i po prostu mamy tylu zainteresowanych, że dublujemy tak naprawdę tą liczbę tych gabinetów, tak żeby zapewnić taką łatwą dostępność do naszych specjalistów. Oczywiście też są anglojęzyczni, więc nie ma problemu z obsługą pacjentów takich komercyjnych, anglojęzycznych. W tych gabinetach, które są ulokowane, są różni specjaliści. Mamy też wysoki zaawansowany sprzęt USG. I też robimy USG, jesteśmy jednym z najlepszych, można się pochwalić w Rzeszowie, jeżeli chodzi o USG prenatalne. Także też dla kobiet w ciąży to zapraszamy, bo specjaliści są fantastyczni i też sprzęt, na którym robią badania, jest też bardzo dobrej jakości. Najnowsze urządzenia do liftingu bezoperacyjnego, do modelowania ciała, do usuwania tkanki tłuszczowej, do przebudowy w ogóle skóry przy pomocy rozruszania limfy. Więc no, my idziemy przede wszystkim w innowacyjność. I tak IP też jest odbierane. Bo samo IP to takie inteligentne, piękne, ale też indywidualne podejście, indywidualne potrzeby i innowacja i precyzja. Innowacja, czyli taki wybór tych urządzeń, które na rynku są postrzegane jako najbardziej skuteczne. I co bardzo ważne, wybieramy urządzenia mające badania kliniczne. Czyli nie inwestujemy w sprzęt tylko ze względu na jego dobry marketing bądź dobrą cenę. Wybieramy urządzenia, które mają badania kliniczne, jak również preparaty, co daje nam gwarancję jakości i gwarancję bezpieczeństwa dla każdego, kto wybiera IP Klinik jako klinikę, która ma zadbać o jego piękno i też o zdrowie. Ja widzę tutaj dużą radość u pań, które przyjeżdżają ze Stanów i korzystają z zabiegów, no bo to są tak naprawdę dla zarobków znacznie niższe ceny, natomiast jakość, którą my gwarantujemy, i bezpieczeństwo, i te same preparaty, na których mogą wykonać zabieg w Stanach, no to jest ciężko się czasami powstrzymać, powiem tak. Ciężko się powstrzymać, żeby nie z tymi zabiegami nie przesadzić, tak? Bo widzimy, że są świetne efekty, a też przy jednym przyjeździe też nie możemy zrobić tak naprawdę wszystkiego, ale mamy takie panie, które przyjeżdżają systematycznie i my je prowadzimy, bo my prowadzimy też taką medycynę przeciwstarzeniową. Czyli trafiasz do nas i my budujemy dla Ciebie program długofalowy, nie na dzisiaj, że dzisiaj masz zmarszczkę, jutro nie masz zmarszczki, okej, to można zrobić, ale pomyślmy o mojej skórze za 5, za 10, za 20 lat, żebym ja ciągle wyglądała tak jak ja, naturalnie, z dobrą jakością skóry, bez przerysowania. To są te programy, także my to robimy i to nam całkiem dobrze wychodzi.
tak zaczynając przez, no można powiedzieć, od 14 lat przygotowaliśmy tutaj ten szpital, który ma służyć pacjentom, gdzie jest najwyższa waga, to jest ten pacjent. No i nie ukrywam, że też strona ekonomiczna, której żeśmy jeszcze nie osiągnęli, jeżeli chodzi o udziałowców. Szpital powstał w 2005 roku. Zebraliśmy 25 udziałowców, drobnych udziałowców, ale zaczynając od pierwszego budynku, doszliśmy już do trzech budynków, do powierzchni około 11 tysięcy metrów kwadratowych, co tutaj mamy około 200 łóżek i mamy 8 oddziałów szpitalnych. Największy oddział to jaki jest? Największy oddział jest oddział ortopedyczny, ortopedia urazowa i tak zwane najwięcej to są endoprotezy biodra, kolana i kręgosłupy na wysokim poziomie. To nie to, żeby wychodzić od tego chwaląc się, ale to mamy. I następnym oddziałem jest neurologia z oddziałem udarowym. Chcemy służyć dla ludzi i pokazać, że to Podkarpacie coś jest warte. Samo ulokowanie Rzeszowa jest atrakcyjne pod względem turystyki medycznej. To jest Brama Wieszczad, czyli rozwijające się również branża medyczna, czyli wszelkiego rodzaju kliniki, wszelkiego rodzaju gabinety w różnym zakresie. To jakby tworzy też taką spójną ofertę dla potencjalnych klientów, czy klientów tego typu placówek. Myślę, że to też jest w jakiś sposób jakby taka spójna, całościowa oferta, nie tylko poszczególne elementy, ale tworzy niejako taki duży cały projekt, produkt, który można później sprzedać właśnie dla turystyki medycznej. Sanatorium Marconi jest znane nie tylko w województwie świętokrzyskim, ale również w Polsce i coraz bardziej za granicą. Bo Sanatorium Marconi jest częścią spółki uzdrowiskowej. Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. to 4 sanatoria. Marconi, Mikołaj, Oblęgorek, Villa Zielona oraz 2 szpitale. Jeżeli chodzi o uzdrowisko, to co nas wyróżnia, to szerokie spektrum leczonych schorzeń. Zarysowuje się coraz bardziej, nie tylko w Polsce, ale również za granicą, bardzo taka wąska specjalizacja, jeżeli chodzi o te leczone schorzenia. Tak? Zwykle ktoś albo specjalizuje w kardiologii, albo w ortopedii. My, biorąc pod uwagę naszą blisko 200-letnią uzdrowiskową tradycję, wykształciliśmy możliwość czy konsultacji, czy rehabilitacji, leczenia, tak jak wspomniałem, większego spektrum schorzeń. Nie widzimy powodu, dla którego mielibyśmy z tego rezygnować. I to są schorzenia ortopedyczno-urazowe, reumatologiczne, neurologiczne, dermatologiczne oraz kardiologiczne. Pierwsze 4, czyli ortopedyczno-urazowe, reumatologiczne, neurologiczne oraz dermatologiczne, to są schorzenia, w leczeniu, rehabilitacji których duże znaczenie mają właśnie nasze unikalne lecznicze wody siarczkowe. Na czym polega idea korzystania z tych wód? Zwykle one są stosowane albo w kąpielach, albo w kuracjach pitnych.
Ta unikalna, szczególna właściwość wód siarczkowych polega na wchłanianiu dwuwartościowej siarki przez skórę i one działają, ta woda siarczkowa, te składniki wody siarczkowej działają przeciwreumatycznie, przeciwzapalnie. Również w kontekście dermatologicznym mają wpływ na jakość, na skład tej naszej skóry. Proszę Państwa, można powiedzieć, że my przede wszystkim myślimy o naszych kuracjuszach pod względem zdrowotnym, ale my nie tylko o zdrowie dbamy, my dbamy również o to, aby kuracjusz bardzo dobrze się tu czuł, dbamy o ducha, a więc dbamy o to, żeby kuracjusze uczestniczyli w tym naszym życiu kulturalnym. Czym chcecie zachęcić potencjalnych tutaj kuracjuszy właściwie powiedzmy, bo oferujecie również leczenie? Tak, no przede wszystkim chcemy zachęcić naszą, tym co jest najważniejsze w Busku, czyli naszą siarką, wodami siarczkowymi, które są najlepsze w Europie, mają najwyższy procent mineralizacji w Europie, 1,4, co pomaga na odbudowę tkanki chrzestnej w stawach. A co jest najważniejsze, mamy bardzo profesjonalny, wyszkolony personel, pracujemy 7 dni w tygodniu, z zabiegów można korzystać 7 dni w tygodniu i mieścimy się w centrum Polski, w województwie świętokrzyskim, gdzie jest również dużo i wiele atrakcji turystycznych do zwiedzania. Jesteśmy hotelem czterogwiazdkowym, skategoryzowanym na 4 gwiazdki. Mamy 3 rodzaje pokoi, pokoi deluxe, pokoje superior i pokoje classic, ale mimo tego, że jesteśmy hotelem, mamy również status sanatorium. Takiego polskiego, prawdziwego sanatorium z lekarzami, z pielęgniarkami, z pracownikami związanymi z zawodem medycznym. Zauważamy, że misja dziennikarzy polonijnych wzbudziła duże zainteresowanie w przedstawicielach samorządu, tak samo w agencjach i w urzędach ministerialnych i mamy nadzieję, że to zainspiruje do ponawiania tego typu akcji i zarówno dla branży usług prozdrowotnych, jak i też dla innych
branż, które oferują usługi będące interesujące dla naszych polonijnych rodaków ze Stanów i z innych krajów.